Jak to możliwe, że pozyskujemy energię z paneli fotowoltaicznych czy też z wiatraków? By znaleźć odpowiedzi na te pytania, udaliśmy się do nowego laboratorium Politechniki Morskiej w Szczecinie. Panie dziekanie, proszę, aby wyjaśnił Pan, jak to urządzenie pozwala zrozumieć studentom funkcjonowanie zarówno paneli fotowoltaicznych, jak i wiatraków. Na stanowisku, które tutaj widzimy, zainstalowane są panele fotowoltaiczne, a także urządzenie generujące wiatr, czyli wiatrak energetyczny. Sprawą bardzo istotną jest pozyskanie z tych dwóch źródeł energii o parametrach niezbędnych, czyli takich, jakie wymagane są przez urządzenia w sieci domowej. I to stanowisko pozwala właśnie tą energię elektryczną z dwóch źródeł o różnych charakterystykach łączyć. Pozwala również na zmagazynowanie tej energii i tego nasi studenci się tutaj uczą, wykonując cykl ćwiczeń, które również pozwalają im na poznanie charakterystyki pracy tych źródeł od strony elektrycznej. Panie dziekanie, widzę tu różnego rodzaju elementy. Niektóre nawet kojarzę, dajmy na to ten inwerter czy regulator ładowania. Jednakże chciałbym zrozumieć, jak one funkcjonują i w jaki sposób przyczyniają się do tego, że ten prąd de facto trafia i jest magazynowany. Tak, nie tylko magazynowany, ale również pokazujemy naszym studentom, w jaki sposób ta energia jest potem wykorzystywana. W takich odbiornikach, które mamy w domu, to akurat jakiś wentylator, żarówka, również odbiorniki mogą być na voltów 12, różne zasilania awaryjne i takie odbiorniki są też tu pokazane. A żeby uzyskać energię, na przykład dla tutaj tych dwóch urządzeń na napięcie przemienne, musimy przekształcić napięcie stałe pochodzące z tych źródeł, tak, czy to fotowoltaiki, czy też generatora wiatrowego, na formę napięcia przemiennego. I właśnie urządzenie typu inwerter, czy też falownik sieciowy, służy do zamiany napięcia stałego pozyskiwanego z naszych tutaj urządzeń energii odnawialnej na napięcie o stałej częstotliwości, amplitudzie, czyli napięcia potrzebnego przez te urządzenia domowe na przykład, ale też możemy potem przekształcać tą energię dalej i oddawać ją do sieci. Wiemy już, czym jest inwerter. Przejdźmy teraz, jeżeli możemy, do regulatora ładowania. Do czego służy to urządzenie i jak ono działa? Regulator ładowania jest urządzeniem, które stabilizuje napięcie na określonym poziomie, czyli nie pozwala przekroczyć parametrów znamionowych potrzebnych na przykład właśnie do inwertera. Też zabezpiecza układ magazynujący energię, bo oprócz tych elementów aktywnych mamy jeszcze właśnie elementy bierne, pasywne, takie jak akumulatory, czy też coraz częściej popularne, coraz bardziej popularne baterie superkondensatorów, które są dosyć wrażliwe na wartości napięć, a szczególnie na te przewyższające napięcia ich możliwości. Zatem to urządzenie jest też formą zabezpieczenia naszego magazynu energii przed przepięciami, ale też przed nadmiernym rozładowaniem. Czy moglibyśmy, dajmy na to, włączyć to urządzenie? Oczywiście. No, włącznik główny jest tutaj. Uruchomienie układu polega na załączeniu sterowania naszych urządzeń elektronicznych, czyli tych urządzeń, które muszą być podtrzymywane. I teraz możemy uruchomić sobie właśnie elementy takie jak na przykład panele fotowoltaiczne, układ ładowania akumulatorów, odbiorniki. Całość napięcia przychodzi z naszej baterii akumulatorów, ale oczywiście jesteśmy w stanie uruchomić także dodatkowo na przykład właśnie panele fotowoltaiczne. Czy moglibyśmy jeszcze pokazać i wyjaśnić, jak działa drugie z urządzeń? Oczywiście, podejdźmy. Zestaw ten składa się z wentylatora nawiewowego o regulowanej wydajności poprzez zmianę prędkości obrotowej falownikiem, tym razem napędowym, oraz właśnie turbiny wiatrowej takiego małego generatora, który możemy ustawiać pod różnym kątem i przez to badać wpływ na kąta wiatru padającego na turbinę na moc generowaną w czasie jej pracy. Zapraszamy Was na Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie. Przekonamy Was, że nauka potrafi być naprawdę fascynująca.